Jak się rozwijają kandydaci na przestrzeni lat? No ja mogę odpowiedzieć patrząc na dwa ostatnie lata, ponieważ od dwóch lat jestem dopiero w kapitule. Mają coraz więcej zainteresowań, działają pro bono, coraz, w sposób coraz bardziej zróżnicowany. Natomiast jedno jest Konstans, a mianowicie to, że razem z pozostałymi członkami kapituły wpadamy ewidentnie w kompleksy. To są naprawdę znakomici ludzie, o bardzo dobrze przygotowani. I to przygotowani nie tylko, jeżeli chodzi o prawo, bo przecież jest to konkurs dla młodych, dobrze zapowiadających się prawników, ale... Oni wybierają bardzo często drugi czy nawet trzeci kierunek studiów, wcale nie taki oczywisty. A gdy się potem czyta całą aplikację, widać, że była to bardzo przemyślana decyzja i że te wiadomości, które zdobywali, są im bardzo przydatne. Są znakomici. Które oceniane aspekty są dla nas najważniejsze? No cóż, ja jestem z Helsińskiej Fundacji, więc dla mnie bardzo istotne jest to, na ile oceniany jest, zaangażowany w działanie na rzecz dobra wspólnego, w działalność pro bono, ale jak gdyby tą bazą pozostaje zawsze bardzo dobre przygotowanie zawodowe i sukcesy, jakie odnosi w pracy. To nie jest tak, że działalność probono może zastąpić przygotowanie do zawodu czy sukcesy, które odnosi ktoś w swojej pracy. Jak zachęcać do udziału w konkursie? Nagroda zawsze daje taką ostrogę w bok, bo człowiek widzi, że jest doceniony. I gdy patrzę na laureatów z kolejnych lat, a jedną laureatkę oglądałam po zdobyciu pierwszego miejsca dosyć długo, bo pracowała w Helsińskiej Fundacji, nie byłam wtedy w kapitule, to żeby była sprawa jasna. To rzeczywiście nagroda dodaje skrzydeł. Wzmacnia. Nawet jak człowiek jest trochę utłuczony i trochę zmęczony i ma za dużo tego wszystkiego, co zabrał sobie na barki czy na głowę, to fakt docenienia i to, że inni widzą, jakim się jest dobrym i zdolnym i douczonym, dodaje skrzydeł.